No i siemanko moi drodzy, z tej strony Jankes. Redukcja się skończyła, w sumie to chyba i się nawet nie skończyła, ale o tym za chwilę. Zadałem pytanie na Instagramie, czy chcecie, aby nagrać tutaj obecny swój plan treningowy, jak trenuję, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Było duże zainteresowanie, więc postanowiłem nagrać, ale właśnie dotarła do mnie paczuszka od Targroch, na którą czekałem, bo są tam dwa, w sumie chyba trzy nowe produkty, które wpuścili na rynek, na które czekałem już od dawna. Także może pokażę Wam coś w środku, bo jak mogliście zobaczyć, ledwo ją tutaj przytargałem. Nie wiem, czy ten stół ten wytrzyma, bo stół jest chyba z Ikei, także na spokojnie. Chyba nie będę całego Wam pokazywał, uważam, że nie ma sensu. O, po prostu petarda, nowe opakowania. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Migdały naturalne tutaj mamy, orzechy nerkowca, to co korzystam. Dobra, może tak na szybko, orzechy nerkowca, migdały, tutaj mamy witaminę C, rodzynki, kasza bulgur, musli tradycyjne i są moje produkty. Otwieramy, zobaczcie na to. Bum, masło z nerkowców, a bardziej pasta z nerkowca. Nie wiem, czy słyszeliście, ale wprowadzili teraz nową ustawę, że wszelkiego rodzaju masła orzechowe nie mogą się już tak nazywać, tylko musi być to pasta lub inna nazwa. Tak samo jeżeli chodzi o oleje, czy tam mleka. Mleko nie może być kokosowe, nie może być mleko migdałowe, tylko musi producent tutaj teraz zmienić nazwę. Taka ustawa, taka ciekawostka. Także od dzisiaj pasta z nerkowca wjeżdża tutaj do mnie. Długo czekałem na ten produkt, bo wypuszczali go. No i jest jeszcze jedna, tutaj jest drugie opakowanie, bo dosyć dużo tego spożywam, lubię sałatki na omleta. Pasta z orzechów laskowych, drugi hit, który tutaj teraz wpadnie. Także na te dwa produkty najbardziej tutaj czekałem. Jeszcze niedługo w asortymencie będą mieli makarony orkiszowe, żytnie, gryczane, no ale jeszcze chwilę będzie trzeba poczekać. Tutaj reszta, o, jeszcze jeden produkt, który wziąłem do testu w sumie, ale spokojnie, to nie jest czysta, ani żadna ćwiarteczka. Sok z aloesu na spróbowanie, w sumie chyba nigdy nie piłem w tej formie, także wypróbuję. I tutaj jeszcze mamy masełko z migdałów, bo też mi się już skończyło. Dobra, także pokrótce, tutaj jeszcze mamy płatki owsiane, ananas, żurawinę, wszelkiego rodzaju ryże basmati, płatki jaglane. No i jeszcze hit, który ostatnio wpadł mnie w kuchni i został do dnia dzisiejszego, no to są orzechy pini. Piniowe, orzechy pini, piniowe. Nie wiem, czy próbowaliście, to są takie małe orzeszki, ale do sałatek, do wszelkiego rodzaju po prostu kosa. Naprawdę nie mogę się oprzeć, jeżeli zaczynam jeść. No i produkt, z którego korzystam najwięcej, jeżeli chodzi o moją dietę, no to jest ryż jaśminowy. Ryż jaśminowy, z niego korzystam najwięcej, po prostu smakuje mi bardzo. Dobra, jeżeli chodzi o te produkty, wszystko idzie na bok, no i zaczynamy teraz odnośnie mojej obecnej sytuacji, czyli jak wygląda waga, jak się to wszystko zmieniło na przestrzeni ostatnich tygodni, można powiedzieć, no i jak wygląda plan treningowy. Także zbieram to wszystko i zaczynamy. Dobra, mała zmiana aranżacji, wszystko fajnie, ale nie zrobiłem najważniejszego. Opowiadam o masłach, o pastach, jakie to nie są nowości, ale nie zrobiłem testu smaku, także w ogóle nie miałoby to żadnego zastosowania. I jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy, gonik suszony, herbata tutaj z Turcji, górska, nie wiem, czy próbowaliście, ja nigdy. Wygląda, nie chcę nim mówić, ale wygląda trochę jak zioło, coś, nie wiem, czy będzie widać, takie ususzone, oczywiście nie widziałem, żeby nie było. A teraz odnośnie maseł, masła z nerkowców i nie masła z nerkowców, tylko pasta z nerkowców i pasta z laskowych. Jeżeli chodzi o migdały, super, z ziemnych super, ale nie ukrywam, że uwielbiam nerkowce, także koniecznie muszę to spróbować i zaraz się podzielę z Wami opinią. O, po prostu zobaczcie na to, nie jest to żadna jakaś taka płynna konsystencja, tylko dosyć zbite. Już mi się podoba. O kurde, o Boże. Nie, autentycznie nie chcę nic mówić, ale nie wiem, czy nie jest to najlepsza pasta, jaką jadłem do tej pory. Porównując do ich masła z ziemnych i z migdałów, no po prostu jest petarda. Jeszcze próbuję to z laskowych, ale po prostu nerkowce niszczą. No i teraz, no tego już Wam nie pokażę za bardzo, bo konsystencja jest płynna. No ale spróbujemy. To jest ok? W sumie nie. To bym dał jakieś 5 na 10. Także jeżeli chodzi o z orzechów laskowych, jest bardzo płynne, ale smakowo średnio to wypada. Czuć taką lekką goryczkę.
ale chyba norma, jeżeli chodzi o orzechy laskowe. No nie, tamto mi nie podchodzi zdecydowanie, ale to z nerkowców jest naprawdę świetne. Po prostu to zniszczyło system. Także jeżeli chodzi o masła, pasta z nerkowców w ogóle numer 1. Jeżeli chodzi o migdały, 2. No i z ziemnych, trójeczka, laskowe niestety wędrują na ostatnie miejsce. Także śmiało polecam. Żeby nie było, że to jest jakaś reklama czy coś w tym stylu, naprawdę z czystym sumieniem polecam. Najlepsze chyba, jakie w życiu jadłem, jeżeli chodzi o pastę i masła z nerkowców. Mówię to z czystym sumieniem i biorę za to pewną odpowiedzialność. Laskowe po prostu nie w moim guście. Dobra, odstawiam to, bo zjem wszystko i przechodzimy do dalszego etapu. Na laptopie zrobiłem sobie mały zarys, żeby czegoś tutaj nie pominąć, a więc wybaczcie, jeżeli będę trochę zerkał. Jeżeli chodzi o obecną wagę, wynosi około 83, 82,8. Redukcję taką oficjalną zakończyłem bodajże 2 tygodnie temu. Waga była 83,3. Także jak widzicie, wszystko leci w dół. Kaloryczność o 300 do góry. W tym momencie mam 2700. Jeżeli chodzi o intensywność, też zmniejszyłem o połowę. Teraz cardio poranne kręcę co drugi dzień po 25 minut. Po treningu też co drugi trening około 15-20 minut, w zależności jak robię dla Was live'a, bo wiecie, że na każdym praktycznie cardio robię dla Was live'a na Instagramie. Jeżeli ktoś mnie tam nie obserwuje, podaję link, możecie wbić. Także naprawdę to, co się w tym momencie dzieje, to jest szok. Forma się poprawia z dnia na dzień, jak tak dalej będzie, też się wyjdę na tych Mistrzostwach Śląska. Nie no, oczywiście żartuję. Nie będę już tam wychodził z prostego innego względu. Oficjalnie ogłosiłem, że nie będę startował, więc teraz głupotą by było nawet wychodzić, bo to będzie coś na zasadzie: o, bał się, że nie zrobi formy, powiedział, że nie wyjdzie, teraz tą formę nagrobi, coś tam się poprawiło i wyjdzie. Nie, ja już po prostu odpuściłem sobie, jeżeli chodzi pod względem dietetycznym, sporo teraz podjadam, pozwalam sobie na inne rzeczy, kto mnie obserwuje na Instagramie, wie, jak moje posiłki w tym momencie wyglądają. Aktywność, intensywność treningową zmniejszyłem, a wszystko jeszcze bardziej się napędza, także widać, ten organizm był zmęczony. Ale właśnie ta kwestia odnośnie tutaj redukcji, dajcie znać, czy chcecie taki materiał, to nagram po prostu, jak to wyglądało u mnie. Jakie czynniki tutaj miały kluczowe znaczenie, co wpłynęło pozytywnie, co negatywnie, co bym zmienił podczas całego tego okresu, bo jest kilka takich rzeczy, no i jest również kilka takich rzeczy, które wprowadziłem i zrobiły wielkie bum. Także dajcie znać koniecznie, czy nagrywać taki materiał typowy tutaj odnośnie tej mojej redukcji, jakie czynniki miały pozytywne znaczenie, jakie negatywne. Jeżeli chodzi o obecny okres, trening, w tamtym tygodniu poszedł full body 4 razy w tygodniu, nie przesadzam tutaj z intensywnością. No i teraz może takie małe urywki, jak to wygląda, bo strasznie tutaj modyfikuję ten trening, urozmaicam, każdy trening staram się wykonywać w inny sposób i angażować mięśnie pod innym kątem. Trenuję na około 80%, można powiedzieć, nie przesadzam tutaj z ciężarem. Na duże partie mięśniowe wykonuję tutaj po 2 ćwiczenia. Pierwsze zawsze zaczynam takie podstawowe, bazowe, wtedy oscyluję w granicach 8-12 powtórzeń, ale oczywiście z jakimś tam zapasem, nie robię do upadku mięśniowego. Full body, klatka, zacząłem tutaj od wyciskania hantli na skosie albo wyciskania hantli na prostej. To są dwa ćwiczenia, które stosuję zamiennie, jeżeli chodzi o takie podstawowe, bazowe ćwiczenie. Jako drugie wprowadziłem tutaj pompki na bosu, dodatkowo aby wzmocnić, poprawić tą stabilizację wszelkiego rodzaju mięśnie, głębokie wzmocnienie. Także pompeczki na bosu, steriksem wykorzystanie, świetna sprawa, polecam. Staram się teraz wprowadzać też elementy właśnie treningu funkcjonalnego i dodatkowo na koniec zrobiłem tutaj rozpiętki z hantlami na bosu, też trochę w innym takim ustawieniu, krążenie tutaj za głową, bardzo fajnie rozciąga tą klatkę, coś innego, inaczej szokujemy te mięśnie pod innym kątem. Spróbujcie takiego rozwiązania wprowadzić to albo na przykład przetestować w swoim treningu klatki, zobaczycie, jakie jest po prostu zastosowanie, jak pod innym kątem zaatakujemy tutaj mięśnie. Po klatce przechodzimy do pleców, ściąganie drążka do klatki, podciąganie się na drążku, ściąganie uchwytów rączek na maszynie. To są trzy ćwiczenia, które stosuję tutaj zamiennie na każdym treningu, jeżeli chodzi o mięśnie pleców. Jako drugie wiosłowanie. I teraz wiosłowanie hantlami zrobiłem tym razem z użyciem linek wyciągu dolnego, bo jak powiedziałem, przez te ostatnie tydzień, teraz drugi tydzień, staram się wprowadzać jakieś inne ćwiczenia urozmaicone, aby też nie przeciążać tego organizmu, bo nie mam zamiaru tutaj robić ciężkich wiosłowań hantlami, sztangą, jakichś martwych ciągów.
tylko na spokojnie, aby ten organizm po prostu odpoczął od takich ciężkich, bazowych ćwiczeń. Dodatkowo pociągam się tutaj na TRX-ie. Tak jak powiedziałem, każdy mój trening full body teraz wygląda troszeczkę inaczej. Po plecach przechodzimy do barków, wyciskanie hantli stojąc, takie ala Arnoldki, troszeczkę urozmaicone, tylko też skupiam się bardziej, aby zaangażować całe ciało, czyli nie robię tego siedząc ani na maszynie, tylko stojąc, takie podstawowe, bazowe ćwiczenie u mnie. Potem zrobiłem wznosy na bok, wznosy do przodu i tutaj już, aby zwiększyć tą izolację, żeby nie oszukiwać, nie wymuszać tych powtórzeń, zrobiłem właśnie siedząc. Tylko zwróćcie uwagę, nie hantlami, a krążkami. Całkowicie inne zaangażowanie mięśni, dodatkowo wzmacniacie tutaj przedramiona, musicie się skupić na tym chwycie, aby nie uciekał Wam ten krążek na boki, tylko sztywno trzymacie. 5 kg u mnie w zupełności wystarczyło, boki 10, przód 10, tak jakby serii łączonej, palon nieziemsko, no i inne zaangażowanie. Jeżeli nigdy nie próbowaliście tego w swoim treningu, zamieńcie chociaż raz hantle właśnie na ciężarki, zobaczycie jakie jest zaangażowanie tutaj mięśni. Następnie wykonuję biceps, triceps w super seriach, uginalnie leżąc na ławeczce dodatniej. Też fajna sprawa, alternatywa do uginania na przykład tutaj na modlitewniku. Jeżeli nie próbowaliście, standardowo polecam. Plus francuskie wyciskanie w oparciu tutaj o sztangę. Polecam to zrobić na szmicie, jednak u mnie była zajęta, no to zrobiłem to na wolnej sztandze. Tylko musimy uważać, aby nam się tutaj nie wyślizgnęła. Też fajnie rozciąga cały triceps, nie potrzeba tutaj ciężaru. Jest to ćwiczenie jakby z wolnym ciężarem ciała. Bardzo fajnie też wpływa, spróbujcie. No i przysiady. To jest podstawa każdego mojego treningu full body. Ćwiczenia zmieniam, ale przysiady są zawsze. No i skupiam się teraz w dużym stopniu nie tyle co na ciężarze, co na technice, aby poprawiać ją jak najbardziej. Jak możecie zobaczyć moje filmiki, które nagrywałem jeszcze 3, 4, 5 miesięcy temu, strasznie mi się tutaj tyłek podwijał, miałem badwinka, te plecy, wszystko, ta trajektoria rucha była do niczego. Stopniowo wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jeszcze czeka mnie dużo pracy, ale naprawdę już jestem zadowolony. No i przysiady w tym momencie u mnie w każdym treningu, jeżeli chodzi o full body. No i na sam koniec sprawdzenie formy. Możecie zobaczyć, jak to wyglądało w poniedziałek, bo poniedziałek był kręcony materiał. Dzisiaj już mamy praktycznie weekend, chyba że nie. No i z tego wszystkiego padła bateria. Wracając do tematu, szczerze nie mam teraz wizji na siebie. Na pewno będę się chciał skupić na poprawie mobilności, wzmocnieniu słabych ogniw, ale jeżeli chodzi o względy sylwetkowe, na razie chcę, aby ten organizm odpoczął, czuję się bardzo dobrze w swojej sylwetce. Jak powiedziałem w poprzednim materiale, nie chcę teraz zwiększać swojej masy mięśniowej, więc pobawię się trochę z ciężarami, może ukierunkuję się bardziej na budowanie siły, może spróbuję jakichś tutaj sportów walki, ale to jest wszystko takie gdybanie. Na pewno niedługo, w najbliższym czasie usiądę, zastanowię się nad tym wszystkim, podejmę jakąś decyzję. Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z tego, co mam, z tego, jak wyglądam i z tego, gdzie się znajduję. A co dalej? Czas pokaże. A tymczasem zapraszam standardowo do subskrybowania kanału. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się materiał podobał. No i cóż, widzimy się w kolejnych materiałach. Pioneczka!